krajowej. To jest klasa GP i tu mamy ograniczoną dostępność. Przepisy mówią jasno. Jeżeli mamy klasę drogi GP, zjazdy muszą być ograniczone i wykonywane tylko w takich przypadkach, jeżeli nie ma możliwości alternatywnego dojazdu przez drogi boczne, przez zloty dróg podporządkowanych. No ale a my i my się musimy niestety jako projektanci tego trzymać. Ja mogę pana rozumieć i tak dalej, ale ja czy kolega, ktokolwiek z projektantów, który się pod tym projektem podpisze, podpisuje oświadczenie, że projekt jest zgodny z przepisami technicznymi. Podbija pieczątkę z uprawnieniami i to idzie do urzędu. I to jest dokument w tym momencie. Także w wypadku klasy technicznej drogi GP, wjazd klas, ale no, ja polega na dodatkowych wjazdach. W przypadku klasy drogi GP tak naprawdę, no technicznie jest oczywiście to do wykonania, ale przepisy nie uwzględniają tak naprawdę dla tej klasy drogi wykonywanie no, dodatkowych wjazdów czy bezpośredniej obsługi. Dobrze, to ale jeszcze mam drugie pytanie. Na ulicy Węgorzewskiej będzie rondo, może pan tam wjechać? I po prawej stronie jest cmentarz. Ludzie zawsze mogli to po prostu się zatrzymać i na cmentarz. Tam był duży plac taki. A teraz okaże się, że po prostu nie będzie tam samochodów, żadnej dojazdówki nic nie będzie. No za daleko chyba on wyjeżdżał. Chyba do tyłu to tam. Do góry. No właśnie, a w ogóle żaden samochód nie będzie mógł się zatrzymać praktycznie, nie? Bo tam jest cmentarz. I gdzie te samochody będą mogły się w ogóle tam zatrzymać na koło cmentarza? Praktycznie nie ma możliwości już. A nie, no tam jest ścieżka rowerowa, ta grupa, chyba mi się wydaje. Tak, tam jest bezpośrednio ścieżka rowerowa. Na pewno lokalizacja tutaj bezpośrednich parkingów przy drodze krajowej tej klasy nie wchodzi w grę. Tak naprawdę należałoby tu rozpatrywać parkowania przy wlotach dróg bocznych. No ale nie ma tam dużym panu, niech pan zobaczy. Koncepcji nie ma, pan zwłaszcza uwagę, będziemy to w takim razie analizować. Jaka jest możliwość wprowadzenia tutaj miejsc parkingowych, ale mówię, na pewno nie od strony drogi krajowej, tylko od strony wlotu podporządkowanych. A odwróć się z Lipowej na przykład, powiedzmy, jakby pan prawo się trochę przesunął. Prawo. O właśnie, bo tam będzie wjazd na Lipową, państwo zamykacie, to też nie można nic zrobić. Nie, od Dworskiej to będzie wjazd. Niech mi pan powie jeszcze, w jaki sposób można wjechać z ulicy, na przykład Dworskiej czy Lipowej, w stronę Węgorzewa, jak mam się kierować? Które to teraz jechać? To znaczy, wie pan co, na pewno tutaj ten układ komunikacyjny, ta rozbudowa zakłada też bazowanie na istniejących ulicach. No dobrze, ale projekt zakłada tak naprawdę... Niech pan powie, którędy ja mam się przemieszczać, żeby pojechać w stronę Węgorzewa, że mam się kierować. Niech pan pokaże ulicę, którą muszę pokonać, żeby się cofnąć. No proszę mi pokazać. Rozumiem, że mam jechać przez Las Miejski i wyjechać sobie na Węgorzewski, bo chyba będzie najprostsze rozwiązanie. No to niech pan pokaże. Niech krok po kroku proszę pokazać, którędy ja mam muszę jechać. Nawet nie jestem w stanie teraz panu pokazać, bo nie mam takiej aktualizacji mapy, ale jeżeli pan zgłasza taką uwagę, no to my chętnie odpowiemy, to i pokażemy, jaka jest alternatywa dojazdu, a jeżeli nie, będziemy się dalej w naszej fazie projektowania na tym zastanawiać. Także... A ja mam jeszcze pytanie. Niedawno pani burmistrz otwierała drogę Warmińską, tak? Bo to była tu przy tej składowej. Nie Warmińska, tylko koło obwodowej. Zaraz, Wileńska chyba to była droga. Tam, gdzie teraz są przemysłowe tereny. I to jest z Unii Europejskiej, był projekt. Ona piękną ma rozjazdówkę, można sobie i w tą stronę, i w tą pojechać. Wy tu odcinacie, bo tam nie ma zjazdu, tylko jest droga serwisowa. Ja mam pytanie, czy z drogi serwisowej będzie można się włączyć do tej ulicy, która projektem Unii Europejskiej niedawno powstała? Drogi serwisowe są po to tak przeprowadzane, żeby właśnie się nie włączać. Ale czy można by było przeciągnąć tą drogę, żeby ona
Jeżeli jest taka techniczna, pod one są, że na pewno taką... I czy te dwa projekty nie będą kolidowały, bo to przecież poszły pieniądze z Unii właśnie na ten cel, żeby tam wszyscy sobie legalnie podojeżdżali. Ona kosztowała chyba, nie wiem, 200. Coś kosztowała ta droga. 3 miliony. No właśnie. I czy to nie nakładają się dwa projekty na siebie? Bo one tu odcinacie państwo dojazd do tej drogi. Szanowni Państwo, tutaj na tych fragmentach widzicie na przykład rozpoczęcie drogi. To jest zaznaczone rozpoczęcie drogi, które zostanie utwardzone i ono się wpisuje w pas drogowy już istniejący. Albo A, istniejący, lub B, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli Rada Gminy czy Rada Miasta przyjęła uchwałą miejscowy plan zagospodarowania, to my musieliśmy to uwzględnić, że tam jest przewidziany pas drogowy. I my tam, że tak powiem, doprowadzamy do tego momentu istniejącego albo planowanego pasa drogowego kawałek serwisówki. A potem już jest to zadanie gminy, miasta. Ja mam następującą propozycję, ponieważ po tej burzy, jak pani burmistrz tutaj powiedziała, zaczyna już powoli konkretne, że tak powiem, uwagi się pojawiać. Proponuję w tej chwili konkretne uwagi, jeżeli państwo możecie napisać, czy w tych ankietach, czy tu jest papier, napisać, co ja chcę zmienić, żeby było lepiej, pod hasłem. I my to będziemy mieć na piśmie od państwa. Kiedy napisać, ale nie w tej chwili. Proszę bardzo, możemy, ja myślę, pani Beato, możemy przyjąć. Jakiś... Proszę bardzo, jest strona internetowa, podaję, www. Przepraszam, na stronie Urzędu Miasta. Proszę państwa, proszę w takim razie pisać do mnie. Burmistrz Małpa Giżycko.pl. Burmistrz Małpa Giżycko.pl. Proszę bardzo, ja myślę, jeżeli skanalizujemy wszystkie uwagi na piśmie, prawda, na adres pani burmistrz do Urzędu Miasta, powiedzmy ile, 2 tygodnie, tydzień czasu? Do końca tygodnia, inaczej, okres przedświąteczny, dajmy sobie czas do świąt. Do świąt. Jeżeli wpłynie, bo poczta też wolniej idzie, prawda, i tak dalej, jeżeli przyjmiemy, że do świąt mamy wszystkie uwagi złożone, będziemy niezmiernie wdzięczni. O, będziemy niezmiernie wdzięczni. Ja mówię konkretne uwagi do konkretnego rozwiązania. Proszę bardzo. Myśmy to, przepraszam, omawiali, ale inaczej, zasada jest taka, generalnie w tej koncepcji, że wszystkie te skrzyżowania, ronda, skrzyżowania i tak dalej, oprócz obiektów inżynierskich typu wiadukt, typu płatka, typu tam inne przejście, mają a przejścia piesze, albo górą, albo przez drogę na światłach, prawda? Obok idzie ścieżka rowerowa i w tej chwili, jeżeli pani przechodziła przez drogę krajową na wprost, no nie będzie można przejść na wprost, tylko trzeba będzie albo w prawo, albo w lewo do najbliższego takiego przejścia się przesunąć. Wszystkie te przejścia związane z funkcjami terenu, to znaczy ogródki działkowe, garaże, nieruchomości, przemysł, handel, szkoła, przychodnia i tak dalej, zostały uwzględnione.